Witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się dzisiaj w sklepie Fotomag przy stacji metra Stokłosy, w naszej księgarni, zwanej przez niektórych księgarnią u Michała. Naszym gościem jest Rafał Czerniak. Rafał, którego Państwo już znacie z pogadanki, z naszego takiego spotkania w plenerze, gdzie omawialiśmy starożytny numer na Szkoły Nawigatorów, a dzisiaj spotykamy się przy okazji z okazji wydania tej książki, o której ja już mówiłem, a której, jakby to powiedzieć, sprawcą, człowiekiem, który ją wykonał tak technicznie, jest właśnie Rafał. Ta książka jest znakomita, tak powiem na początek. Jest po prostu znakomita, już pomijając tłumaczenia, redakcję tekstów, przygotowanie tej edycji. Znajduje się, proszę Państwa, tutaj zupełnie niezwykły wstęp. To jest wstęp, który wyjaśnia w zasadzie wszystkie zagadki dotyczące kłopotów Królestwa Polskiego, które to królestwo zaczęło, które królestwo zaczęły się przytrafiać w XVII wieku. Takiej syntezy jak tutaj, dotyczącej spraw gospodarczych i rynków, bo wiadomo, że to leży u podstawy wszelkich kryzysów politycznych, nie ma nigdzie i prawdopodobnie nie będzie. A Rafał usiadł i ją napisał i dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. Zaczniemy od takiej sprawy, jak połączenie między organizmami politycznymi a organizmami gospodarczymi, to znaczy pomiędzy państwem a bankiem. Zanim Rzeczpospolita zaczęła osuwać się w kryzys, była, jakby to powiedzieć, opanowana przez przedstawicieli banków włoskich. Tak? To był XV wiek i też XVI. Polska była po prostu opanowana przez Włochów, głównie Wenecjan, ale też Genueńczyków. Dlaczego doszło do wyparcia Włochów z Polski i jak to wpłynęło na sytuację w ogóle w kraju? Znaczy, moja teza jest taka, no, może ryzykowna i niepoparta głęboką analizą, ale że powstanie państwa polsko-litewskiego to była próba ratowania resztówek po Pax Mongolica. O! No, no tak, no mamy z rozpadające się imperia, czy pozostałości po imperium mongolskim i Włosi, którzy oczywiście korzystali z tej wielkiej strefy wolnego handlu, nagle stwierdzili, że ten układ się wyczerpuje. W związku z tym przynajmniej na zachodniej części tego wielkiego szlaku transkontynentalnego, który skutecznie konkurował z szlakami morskimi, no trzeba jakoś zagospodarować ten teren za pomocą organizacji takich jak Polska czy Litwa. To jest właściwie no, jakby skorelowane. Znaczy, największe problemy z początkiem XIV wieku, czy pierwszej ćwierci czy XIV wieku, które przeżywają te postmongolskie państwa, organizacje, to jest być może początek przemyśliwania wielkiego planu stworzenia, zabezpieczenia szlaku, zachodniego fragmentu szlaku transkontynentalnego, wiodącego z Chin do Europy za pomocą właśnie Polski i Litwy. Litwa zbierając pozostałości po Złotej Ordzie, pozostałości ruskie po Złotej Ordzie, a Polska z kolei nawiązując kontakty z południem w postaci Rusi Czerwonej, potem Mołdawii, no jakby działały komplementarnie. Wystarczyło tylko jakby połączyć te dwa organizmy.
i mieliśmy wielką strefę międzymorską od Bałtyku po Morze Czarne, gdzie funkcjonowały kolonie genueńskie głównie, które zabezpieczały te tranzyt towarów ze wschodu do zachodniej Europy. I to wszystko jakby dobrze funkcjonowało, znaczy organizm powstał, kontakty się rozwijały do momentu, kiedy weszli w ten układ Osmanowie. I okazało się, że dynastia, która miała za zadanie scalać te organizacje, jakby troszkę chyba nie dorosła do roli, którą miała spełnić. No albo, bo ja od razu, jak ty mówisz, utrzymanie strefy, utrzymanie resztówki po Pax Mongolica, tak? Czyli kreacja Jagiellonów na tron praski i budziński, za tym stoją włoskie pieniądze, tak? No to teraz trzeba by było pomyśleć, kto jest przeciwnikiem tej koncepcji, tak? No Hanza, prawda? To jest raz. Jakie są siły odśrodkowe, tak? Bo zawsze są jakieś siły odśrodkowe. Konflikt wenecko-genueński to jest pierwsza siła odśrodkowa, która niby, jakby to powiedzieć, oni są zainteresowani tym, ale wewnętrzna konkurencja uniemożliwia im realizację, tak? Druga, trzecia siła odśrodkowa i trzeci kłopot to jest, co z tego rozumieją Jagiellonowie? No moim zdaniem nic. No moim zdaniem również nic. Zadziwiające jest, że dostając takie karty, jak władza i w Czechach, i w Polsce, i na Litwie, i na Węgrzech w końcu, popadają w konflikt. Znaczy najbliższa rodzina popada w konflikt. Natomiast, no i jakby główny rozgrywający, wydawałoby się, na przykład Kazimierz Jagiellończyk, prowadzi politykę, która no, zadziwia. Zadziwia. Wystarczy podać takie dwa fakty. W 1461 roku władze Kafy, kolonii genueńskiej, która sprawowała nadzór jakby nad całością kolonii genueńskiej nad Morzem Czarnym, wysyłają rozpaczliwy list do króla Kazimierza Jagiellończyka. Oni wiedzą, że Turcy zajmą Kafę, zwłaszcza, że zajęli wcześniej północne wybrzeża Azji Mniejszej, gdzie funkcjonowało państwo, które było bezpośrednim sukcesorem Cesarstwa Bizantyńskiego, czyli Cesarstwo Trapezuntu. Cesarstwo Trapezuntu, które miało swoje jakby swoje terytorium zamorskie, mieszczące się na Krymie właśnie. To było księstwo Teodoro. I w momencie, kiedy Osmanowie zajęli tę część małoazjatycką, Włosi już wiedzieli, co się dzieje, tak? Wysłali ten rozpaczliwy list, w którym piszą, że proszą, błagają króla Kazimierza Jagiellończyka, żeby w rozmowach z Turcją, w rozmowach z Osmanami, stwierdził, że Kafa jest sojusznikiem, jest podległą, albo jakkolwiek się królowi jego mości podoba. Więc to było już zupełnie, tak naprawdę król, gdyby miał trochę wyobraźni, mógłby się nawet ogłosić cesarzem tej resztówki po trapezuncie. Jedna rzecz charakterystyczna, mówiąc o polityce, o zaangażowaniu sił i środków, tak? 61 rok to jest rok takiej bitwy, tak zwanej bitwy w wojnie 13-letniej. Jakie tam siły były zaangażowane, tak? w tę walkę, w tę bitwę? 4000 żołnierza, niecałe 5000 żołnierza. Jeżeli porównać to z tym, co się działo na przykład w Mołdawii, gdzie książę Mołdawii Vlad Tepes, czyli Vlad Palownik,
szarpał się z Turkiem, to tam w bitwach po jednej i drugiej stronie brało udział po kilkadziesiąt tysięcy Ludzi. ludzi. Więc to jest miara zaangażowania politycznego w Polski. rzeczy naprawdę istotne. To jest straszne, bo mogę coś powiedzieć, Tak. bo Genueńczycy wysłali ten list, prawda? A na dworze Kazimierza Jagiellończyka najważniejszym człowiekiem był Kalimach, tak? Człowiek, który reprezentował Wenecję, tak? Królewska żona Elżbieta była tą czarną siłą, która dyrygowała polską polityką i odciągała tę polską politykę od południowego wschodu, kierując ją gdzie indziej, tak? Kierując uwagę no nie króla, ale wszystkich ważnych czynników, tak? Politycznych na dworze w Krakowie, gdzie indziej. I teraz tak, chodzi o Węgry, prawda? O to, kto będzie dysponował pieniędzmi Węgrów, tak? I ja mam taką koncepcję, że no, na Węgrzech silniej byli zaangażowani Genueńczycy i Wenecjanie chcieli ich wyprzeć z tych Węgier przede wszystkim. Oni mieli Polskę i nic ich nie obchodziło, co się stanie. Priorytetem Wenecjan było wypchnięcie z rynku Genueńczyków, a my, znaczy my, no, w Polsce może istnieją jakieś koncepcje, tak? Natomiast jak daleko one odbiegały od tych weneckich i czy się czymś różniły, no to nie wiem. Ale to jest istotne, dlatego że w następnej odsłonie, kiedy będziemy mieli początek XVI wieku, Genueńczycy doprowadzą do upadku Węgier i wezmą, jakby to powiedzieć, się za obsługę interesów cesarstwa. Ale to później. Tak, ale tutaj mamy ten konflikt pomiędzy Wenecją i Genułą i myślę, że to po prostu Wenecjanie nie pozwolili na to, żeby król jakikolwiek ruch wykonał, tak? Że po prostu Kalimach musiał coś zrobić, że do niczego nie doszło, tak? Że jakieś słabe pięciotysięczne zaangażowanie, nie wiadomo też przez kogo opłacone, prawda, się zjawiło i tyle. Sposób rozumienia wagi spraw, które się aktualnie, spraw politycznych, wydarzeń politycznych przez króla Kazimierza Jagiellończyka widać również w przypadku wyprawy Hana Achmata, który w 1680 roku wyprawił się na Moskwę. 1400. 1400, przepraszam, zafiksowany jest na ten XVII wiek. W 1480 roku oczywiście wyprawił się na Moskwę. Znaczy to był człowiek, który próbował ratować, odbudowywać ten obszar Pax Mongolica, przynajmniej w pewnym zakresie. Był hanem Wielkiej Ordy. Wyprawił się na Moskwę. I miał przyobiecane od swojego sojusznika, czyli Kazimierza Jagiellończyka, posiłki wojskowe. Jest taka znacząca scena, kiedy wojska tatarskie obozują na brzegu rzeki, po drugiej stronie stają wojska moskiewskie i tak stoją. Tak? Żadne z wojsk nie uderza pierwsze. W tym momencie Han stwierdza, że się wycofuje. Wojska tatarskie odchodzą i to wydarzenie jest w historii Rosji rozumiane jako wyzwolenie spod jarzma tatarskiego. Jedno z takich najbardziej istotnych, kluczowych wydarzeń. No, chodziło nie o to, że Han się jakoś przestraszył wojsk moskiewskich, nie odważył się zaatakować. Po prostu czekał na posiłki Kazimierza Jagiellończyka, które nie przybyły. To już po raz drugi Kazimierz Jagiellończyk zawiódł Hana jako sojusznik. A dlaczego nie przybył? Otóż w Polsce odbywała się wojna popia. To był konflikt, który rozpoczął się od wyboru przez kapitułę na biskupa warmińskiego osoby niewłaściwej. I wywołało to taki konflikt, że zaangażowali się w to i Krzyżacy, i Węgrzy Po stronie po krzyżaków. stronie biskupa i Krzyżaków, tak.
Natomiast również miarą zaangażowania i skali konfliktu jest pomoc, jaką udzielili krzyżacy biskupowi farmińskiemu. To było 150 jeźdźców. To była prowokacja po prostu. Ja rozumiem, że król był tak zręczny, że przeciągnął Stany Pruskie na swoją stronę i one jakby odmówiły pomocy, natomiast no, to widać skalę, jakby wagę nie wydarzenia no, historycznego. Widać fikcję, tak? Widać, że ktoś po prostu odwrócił uwagę króla i powiedział, niech król nie idzie z tymi Tatarami na Moskwę. No bo jeżeli mamy po jednej stronie zakon krzyżacki i Moskwę, tak, zakon, który jest członkiem Hanzy, tak, no to znaczy, że jeżeli zakon robi taką, jakby to powiedzieć, ustawkę, tak, jeszcze pomagają mu Węgrzy, co jest też dziwne, tak, no po to, żeby ratować Moskwę, tak, to znaczy, że czyjeś interesy się rozwijają w Moskwie, tak, tak, tak to po ludzku tak, trzeba powiedzieć, tak, tak, tak. Wyzwolenie spod jarzma tatarskiego, to znaczy wyzwolenie spod wpływu banków włoskich, które z tego jarzma tatarskiego i Pax Mongolica żyły, tak, tak i wpuszczenie tak. na swój teren innych banków i innych pieniędzy pochodzących z północy, czyli z miast niemieckich, tak. To jest przedziwne i skomplikowane. Być może tutaj jakieś herezje teraz opowiadamy, bo ciekawe by było, zaraz ktoś by nam zarzucił, jak to ma związek z wojną, którą toczy Moskwa z zakonem kawalerów mieczowych, prawda? Ale jak widzimy, można robić różne rzeczy, a za ich kulisami coś zupełnie odmiennego i to jedno drugiemu nie przeszkadza. Okej, mów dalej. Znaczy, generalnie wyszliśmy od tego, czyli od zmarnowanej szansy Jagiellonów na realną budowę Międzymorza. Tego projektu, który firmowali Włosi. Rozumiem, że w tej części świata Genueńczycy, którzy dominowali na wybrzeżu Morza Czarnego. Jagiellończycy, którzy nie rozumieli tego, co się tak naprawdę dzieje i co się od nich oczekuje. Czy tak? To nie jest z tymi koncepcjami politycznymi oraz z ich wysuwaniem tak, że no jest pewien pakiet propozycji, tak? I teraz od tego, co się spełni, a co się nie spełni, no to zależy zaangażowanie drugiej strony, prawda? No to jest niby oczywista sprawa, tak normalnie w życiu. Natomiast w momencie, kiedy chodzi o duże pieniądze, zaangażowanie wojska, wysłanie kogoś gdzieś, być może na śmierć, no to wygląda inaczej, no ale na coś się trzeba zdecydować. No, dynastia litewska musiała prowadzić politykę litewską, czyli zorientowaną na północ, czyli politykę tak naprawdę czyją, tak? To polityka zorientowana na północ i wymierzona w krzyżaków, to jest polityka wymierzona w Hanzę, tak? A nie dość, że w krzyżaków, to jeszcze w Moskwę, prawda, która się wyzwala spod wpływu tego okropnego Pax Mongolica i tych Tatarów. No to jest to polityka skazana na porażkę. To jest polityka egoistyczna i polityka uwikłania w prowokacje. Czy mylę się bardzo? Że Litwa... Chodzi mi o to, że Litwa, wybierając drogę na północ, tak, która nam się dzisiaj wydaje oczywista, my w ogóle nie widzimy południa, w ogóle nie widzimy opcji węgierskiej, tak, Unii Polsko-Węgierskiej, całego programu Zbigniewa Leśnickiego nie widzimy. Nas to nie interesuje, bo my widzimy Grunwald, Gdańsk, Kurlandię i koniec. Tak. No więc mówię tak, polityka orientacji północnej, polityka wymuszona przez Litwinów, wymuszona przez dynastię, jest polityką pozornie realną, w rzeczywistości kuriozalną, dlatego że stoimy naprzeciwko bardzo trudnego przeciwnika i nikt nie zaryzykuje dla nas złamanego szelonga, żeby tę politykę realizować. No chyba, że weźmiemy duży kredyt, tak? I obiecamy go spłacać. Tak by to mogło można było opisać, prawda? Tak myślę. Dobra, ale... Jagiellonowie nic nie rozumieli, trudno im się dziwić, prawda, jak się czyta anegdoty o niektórych przedstawicielach dynastii, byli obłożeni szpiegami, głównie weneckimi, tak, pokolenie, które przyszło po Kazimierzu Jagiellończyku, kunktatorskim bardzo władcy, było pokoleniem zdeprawowanym kompletnie przez tegoż Wenecjanina, który był wychowawcą synów królewskich. Królowa była histeryczką i wariatką, która realizowała program matrymonialny dla swoich córek, które chciała ożenić w Niemczech.
za wszelką cenę, gotując im tam śmierć i los najgorszy. Tak? Jak w takich okolicznościach w ogóle mówić o jakichś koncepcjach politycznych, jakichś międzymorzach i tym podobnych rzeczach? Nie znamy nawet nazwisk ludzi, którzy te koncepcje lansowali. Nie wiemy, kim byli ci Genueńczycy, którzy chcieli tego międzymorza. Nie wiemy, jak się nazywali panowie krakowscy, którzy doprowadzili do Unii, a co dopiero, którzy wysuwali jakieś koncepcje polityki południowej. Nie wiemy. Tak, tak, mówi się o panach krakowskich. Tak, ale kim anonimowych byli ci faceci? No ja, no, to myślimy, że na przykład Tenczyńscy, prawda? Ale konkretnie, tak? Ciekawe też, dlaczego nie ma tego, tak? Bo myślę, że pewnie gdzieś jest, tylko trzeba było dobrze poszukać, albo może, nie wiem, no, jakoś inaczej zinterpretować to, co się pisze. Ale... Znaczy, to tutaj no padło z słowa anegdota. Rzeczywiście polityka wydawałaby się poważna, dyplomacja, no, rzeczywiście wyglądała troszkę anegdotycznie. Znaczy, w latach 80. starano się ratować to, co się zepsuło wcześniej, w latach 80. i w latach 90. Znaczy, zaczęto rzeczywiście może dostrzegać wagę sprawy, no ale początkowo wyglądało to tak, że naiwnie sądzono, że Osman nam te porty typu Kilia, typu Białogród, czyli porty u ujścia Dunaju i portu u ujścia Dniestru, odda. Potem stwierdzono, że może sprzeda. Ale no. A w końcu jednak zorganizowano tę wyprawę czarnomorską, która skończyła się, jak się skończyła. Znaczy, Jan Olbracht zmarnował szanse i ludzi. No ale na jakiej podstawie król jeden i drugi twierdził, że Osman może cokolwiek oddać? Przecież to są kluczowe punkty, w których natychmiast zjawiają się przedstawiciele banków, tak? I zaczynają realizować swoją politykę. Natychmiast płynie strumień łapówek dla urzędników oraz samego sułtana. Tak? Natychmiast tworzą się na szybko koncepcje zagospodarowania tego wszystkiego. I jakiś organizm zarządzany przez jakiś litewskich dzikusów, żeby nie powiedzieć gorzej, tak? Jakież on może rościć się do tego prawa, prawda? Skoro nawet nie jest w stanie wysłać korpusu ekspedycyjnego, który by to ustawił we właściwych rejestrach, a jak już wysyła, to od razu w zasadzkę, tak? No to same skuchy, bym powiedział. No, potencjalni sojusznicy, czyli i Mołdawianie, i Węgrzy, walczyli wtedy po drugiej stronie. No właśnie, ponieważ nie mogli inaczej. No więc tak jak żeśmy to sobie kombinowali już kiedyś, wcześniej, koncepcja Międzymorza zawiera kilka wewnętrznych sprzeczności. Najważniejsza z nich to jest obecność Litwinów, tak? Czy nie jest tak, że Międzymorze mogło być zrealizowane, ale tylko w Unii z Węgrami? Natomiast zawarcie Unii z Litwą powodowało natychmiastowe unieważnienie Międzymorza, uczynienie z tego iluzji zupełnej oraz takiej sfery, gdzie odbywać się będą prowokacje, znaczy będzie się dużo mówić o Międzymorze to, Międzymorze tamto, natomiast będzie to służyło tylko i wyłącznie zagospodarowaniu i związaniu sił wewnętrznych bez żadnego realnego efektu. Takie mam wrażenie, bo no, przechodząc do czasów trochę późniejszych, tak, kiedy tutaj napisałeś, że w XVII wieku sejmiki litewskie na sugestie, że może będzie wyprawa na Turków, odpowiedziały królowi Władysławowi IV, to, że oni odprowadzą tę wyprawę wzrokiem, tak? Dokładnie. I pomachają. Tak, dokładnie tak napisali. Napisali, że mogą jedynie życzyć powodzenia. Tak, a jeszcze do tego napisali Litwini, że najazdy tatarskie na południowo-wschodnie kresy odbywają się dlatego, że panowie koronni zagospodarowują te ziemię. Dokładnie, a gdyby nie tak zagospodarowywali, to nie to byłoby by nie drażnili, najazdów. Nie drażnili Turka i Tatara. By po prostu i... Koncepcja niedrażnienia wroga, po prostu nie drażnijcie Niemiec, nie drażnijcie Turka, nie drażnijcie Moskwy, nikogo nie drażnijcie. No więc ta nieszczęsna Litwa, o którą się toczyły rozmaite spory, prawda, wśród publicystów, historyków i tak dalej, no my się zgadzamy co do tego, że no, tragizm losów Polski polega na tym, żeśmy tę Litwę przyłączyli, tak? Bo nie mogliśmy inaczej. Tak? I dzisiaj nikt nam za to nie dziękuje, za to wszyscy uważają nas za okupantów, zbrodniarzy wojennych i jeszcze inne jakieś brzydkie rzeczy o nas snują, a także, że ekspansja kulturalna doprowadziła do wykorzenienia języka litewskiego. Dobra, weźcie sobie ten język i się odczepcie, tak bym powiedział. Dosyć to przykro, o czym mówimy, ale no, niestety trzeba w ten sposób to naświetlać. To teraz
Tak. Tak naprawdę koncepcja Międzymorza rodzi się w propagandzie, ale umiera realnie, tak? Czyli z chwilą, kiedy Włosi się wycofują i są coraz mniej istotni jako gracze, nie ma mowy o tworzeniu Międzymorza, natomiast propaganda ekspansji ku stepom czarnomorskim rozkwita, prawda? I to jest stulecie XVI i XVII, tak? Ja chciałem coś powiedzieć ważnego. To jest tak, sojusz, jakby to powiedzieć, potencjału naturalnego i finansowego Wenecji i Polski jest sojuszem rokującym, mimo wewnętrznej sprzeczności, jaka tkwi w konflikcie pomiędzy Wenecją a Genuą, dlatego że Wenecja jest skazana na import podstawowych surowców i Polska jest Wenecji potrzebna naprawdę. Oczywiście Wenecja jest podstępna, zła, realizuje swoje jakieś pomysły, one są ponure, diaboliczne, etc., etc., natomiast jednego nie można zakwestionować. Polska jest Wenecji potrzebna naprawdę. Natomiast w momencie, kiedy znika pieniądz włoski i Włoch z krajobrazu polskiego, pojawiają się tam ludzie, którzy mają rozmaite oferty, ale reprezentują organizacje, którym Polska potrzebna nie jest w sposób istotny. Jest potrzebna im do wykorzystania. I tutaj, tak jak napisałeś w tym wstępie, w tej niesamowitej syntezie historii końca XVI i początku XVII wieku, dochodzi do takiej demaskacji słabości Rzeczpospolitej. Znaczy, myśmy się przyzwyczaili myśleć o tym, że państwo było wielkie i silne, ale ludzie, którzy tu przyszli robić politykę, ludzie, którzy przyszli z zagranicy robić politykę, zdemaskowali słabość Polski, prawda? I to byli głównie Francuzi. No, byli zdecydowanie sprawniejsi w tej materii, w materii politycznej. Nawiązując jeszcze do Wenecji, no, Wenecja przegrywała wojnę o handel. Wiek XVI, druga połowa wieku XVI, początek wieku XVII, no to są wielkie zmagania o handel światowy, a zatem i o supremację globalną. Wenecja tę wojnę, dotychczasowy hegemon w handlu europejskim, w handlu śródziemnomorskim, ale również w handlu ogólnoeuropejskim, przegrywa. Ona rzeczywiście tej Polski potrzebuje i realizacja koncepcji Międzymorza no zdecydowanie wzmocniłaby zarówno Wenecję, jak i Polskę, jak i Rzeczpospolitą. Natomiast tak naprawdę nikomu innemu na realizacji tej koncepcji nie zależy. Wręcz przeciwnie, wszyscy, nawet potencjalni sojusznicy typu cesarstwo, nie są zbyt zainteresowani realizacją tego pomysłu. No wystarczy przypomnieć, że w momencie, kiedy toczą się dyskusje, toczą się rokowania z Francją na temat potencjalnego mariażu króla Władysława IV z księżniczką francuską, poseł cesarski tak naprawdę, poseł cesarski, znaczy nie poseł cesarski, poseł z cesarstwa, ale wysłany przez Madryt, działa tak naprawdę wbrew woli Madrytu, znaczy na szkodę Madrytu. On nie jest zbyt zainteresowany ewentualnym związkiem, nowym związkiem króla Władysława IV z Habsburżanką. Dlatego to jest potencjalny sojusznik, a już nie mówię o całym szeregu państw, które występują w sojuszu, w tym bloku państw protestanckich. Myśmy o tym nie wspomnieli, ale wtedy oczywiście w najbardziej jaskrawy sposób te zmagania o supremację w handlu światowym występują w postaci wojny 30-letniej, która no, zaczęła się jakby poprzez konflikt Bourbonu z Habsburgami, ale tak naprawdę w tle jest tak naprawdę chodzi o zdobycie
supremacji w handlu światowym. Ale wiesz co, poczekaj, do tej Wenecji, nie? Bo żeby wszyscy zrozumieli, dlaczego Wenecja słabnie. Jest sojusz francusko-turecki, który jest stałą po prostu. No on jest od XVI wieku stałym elementem. Franciszka, tak? Tak, stałym elementem polityki. I to dobija Wenecję, bo Wenecja musi konkurować z Francuzami, walczyć z Turkami, co jest bardzo trudne dla takiego organizmu jak Wenecja. Ona potrzebuje po prostu zaplecza, tak? To jest jedna sprawa, która dobija Wenecję. Druga sprawa, no to jest otwarcie na Atlantyk, prawda? To jest jedna kwestia. A druga, to co powiedziałeś o Madrycie. To znaczy okazuje się, że realnych sojuszników mamy w strefach, które w ogóle nie wyglądają realnie. I to jest też pułapka, dlatego że jeżeli ktoś by przedstawił, prawda, w Sejmie czy w Senacie, tak, że Polska musi szukać związków z Madrytem, to by powiedzieli panowie posłowie i senatorowie, że zwariował, prawda, zwariował właśnie. Bo gdzie to Madryt, a gdzie Kraków, prawda? Ja tylko przypomnę, że córka Władysława Wygnańca ożeniona została w Hiszpanii, tak? Dla tych, którzy chcą tutaj o realnej polityce ze mną rozmawiać. I to było dawno, dawno w średniowieczu. No więc ludzie myślą poważnie, niektórzy, no, ale nierzadko to się zdarza. Więc mamy Wenecję i Madryt, tak, które są zainteresowane istnieniem Rzeczpospolitej jako potęgi oraz wszystkich innych, którzy wysuwają same fałszywe karty. To tak wyglądało, prawda? No i z cesarstwem najgorzej, dlatego że Polska musi wspierać cesarstwo, nie ma innego wyjścia. Natomiast zainteresowanie cesarstwa skupia się wokół przejęcia Węgier i nic innego Niemców z Wiednia nie interesuje katolików. Tak? Mam na myśli cesarza austriackiego. Nic więcej go nie interesuje. Wpływ Madrytu w momencie, kiedy korony się rozdzielają, jest za mało skuteczny, żeby przekonać Wiedeń do tego, że powinien zmienić politykę wobec Polski. Tak, znaczy oni wyszli z założenia, że trzeba działać szybko, skutecznie. Dlatego nie wysłali bezpośrednio swojego posła do Polski, dowiedziawszy się o tym potencjalnym mariażu z Francją. No i poprosili po prostu o dyplomatę z cesarstwa, tak, z Wiednia. Okazało się, że niestety, ale działał on na niekorzyść Madrytu. Po nie w czasie się o tym zorientowali. No, jak o tym wszystkim czytam, to wiesz co, mam zawsze takie... Zawsze próbuję sobie jakiejś praktycznej odpowiedzi udzielić na te pytania. Jak wyglądałoby stworzenie praktycznych narzędzi reagowania na taką politykę, prawda? Mamy kardynała Richelieu, który jest naprawdę graczem najwyższych lotów, prawda? I on po prostu decyduje się na porwanie królewicza Jana Kazimierza, prawda? No to było naprawdę zadziwiające. Sadza go do więzienia i tam zapewne używa jakichś szantaży, żeby jaśnie oświeconego przymusić do rozmaitych deklaracji, tak? Jest jedna książka o tym napisana przez profesora Tomkiewicza, tak? Czy to dobrze mówię? Chyba tak. Albo Tomaszewskiego. Dobra, jest jedna książka, która została o tym napisana i więcej nikogo to nie interesuje. To jest zaskakujące. To jest sprawa tak rozwojowa. Uprowadzili królewicza, tak? No więc no, ja od razu sobie myślę, co by zrobili Brytyjczycy, prawda, w takiej sytuacji. No też by kogoś uprowadzili, a jeszcze przy okazji parę osób wrzucili do rzeki ze sztyletami w sercach, prawda? Żeby każdy już potem dobrze zapamiętał, że nie wolno uprowadzać przedstawicieli korony tak po prostu od sobie. Natomiast w Polsce nie stało się nic. Prawda? Rzeczywiście tak zwana opinia publiczna zareagowała na to zadziwiająco biernie. No właśnie. Jeżeli król jeszcze próbuje bardzo poważnie organizować jakieś no, posunięcia nawet zbrojne, O tyle opinia publiczna jest do tego raczej nieprzekonana. Znaczy, być może było tak, jak niektórzy przypuszczają, że król... bo generalnie oczywiście król oprócz protestu spotykał się również z cesarzem. Próbował prosić ich o pomoc, o jakieś wsparcie. Mówiło się o tym, że wojska polskie wejdą, zaatakują Francję, przechodząc przez cesarstwo. Być może było tak, jak niektórzy przypuszczają, że była to jedynie groźba ze strony i blef ze strony Władysława IV. I było to tylko no, granie, tak, mhm. na nacisk na,
na kardynała Richelieu i Francuzów. No ale takie próby, no, takie rozmowy, to wiesz, co? No, żeby wywrzeć nacisk na kardynała Richelieu, tak, no to nie wystarczyło powiedzieć, bo przejdą wojska, bo on w ogóle takich rzeczy nie brał pod uwagę. Ja to także mógł się pośmiać z tego trochę w towarzystwie zaprzyjaźnionych dziewczyn, a nie przejmować się takimi groźbami. Należało coś zrobić, no ale skoro można było wysłać Lisowczyków, tak, na zachód kilka dekad wcześniej, no to można było też i tutaj coś zaaranżować. No ja oczywiście, ale... to jest takie gdybanie historyczne, co by było, gdyby. Tak, nie... ale pytanie, po co oni to zrobili? Po co tego królewicza Jana Kazimierza porwano? Ważna sprawa była w tle. Pierwsza rzecz to taka, że był on potencjalnym następcą tronu. A druga sprawa była taka, że Władysław IV, prowadząc swoją politykę północną, starał się o wsparcie Madrytu w inwazji Szwecji. Mówi się o tym, że Jan Kazimierz płynął do Hiszpanii objąć stanowisko wicekróla Portugalii. Natomiast oprócz tego wspomina się o tym, że miał dostać stanowisko admirała. Polscy historycy zwykle powątpiewają w ten fakt, ponieważ ten zarzut wysuwali Francuzi post factum, tak? Już po schwytaniu. No bo wiedzieli, o co chodzi, tak? Bo jeżeli admirała, no to ale jakiej to floty? To było zupełnie zrozumiałe, patrząc na chęć wykorzystania hiszpańskiej floty na Bałtyku. A może na Morzu Czarnym? A może na Morzu Czarnym? Bo jeżeli, proszę cię, jeżeli toczy się wojna, tak? Przez cały czas galery pływają tureckie bardzo daleko na zachód. Niszczą wybrzeża, pustoszą miasta, tak? Porywają jeńców. Toczy się... Turcy wygrywają, bo my wiemy, że była bitwa pod Lepanto. Zanim była bitwa pod Lepanto, Hiszpanie i w ogóle chrześcijanie dostali potężne bęcki od Turków, a ta plejada genialnych admirałów tureckich to jest coś niesamowitego. Ja już sprzedałem niestety książkę o Żydach, którą miałem, ale tam opisałem dokładnie niektórych. Żałujcie państwo. Trzeba się było śpieszyć. I no to jest coś niezwykłego, więc jeżeli on tam jechał, ja jestem przekonany, że on jechał po to, żeby objąć posadę admirała, tak? Bo musieli mieć wysoko postawionego figuranta, na którego będzie można zaciągnąć kredyt, prawda, u Genueńczyków, tak? A być może też u Wenecjan, zbudować potężną flotę, tak, pod okiem Włochów, którzy się na tym znają, i po prostu wyczyścić wschód Morza Śródziemnego i Morze Czarne, tak, po to tam płynęli. No to było wbrew polityce francuskiej i wbrew absolutnie wszystkiemu, też Anglikom, których tam wtedy nie było zbyt wielu, ale się kręcili, tak. No więc raczej miałby zostać tym admirałem, no przecież to jest po prostu dość oczywiste, czy na Bałtyku, czy na Morzu Czarnym, to już do dyskusji. Znaczy, no, jest mowa o Morzu Bałtyckim, ponieważ nie był to pomysł jakby nowy, potem do tego pomysłu powracano, również w innych konfiguracjach, tak, również z Danią. Ten projekt z Danią skończył się dla floty hiszpańskiej źle, znaczy została rozbita. Natomiast rzeczywiście, być może chodziło o Morze Czarne. A propos Anglików jeszcze, tak mi się przypomniało właśnie o ich działalności w regionie. To, jak... Znaczy, mówi się o tym, że oczywiście szlaki handlowe funkcjonowały, że ta Polska była krajem tranzytowym. Mimo supremacji absolutnej Turcji na Morzu Czarnym. Natomiast ten handel nie był tym, czym mógłby być, gdyby Polska rzeczywiście zrealizowała pomysł Międzymorza. Stałaby się takim, jak to się dzisiaj mówi, hubem, ale to byłoby czymś więcej, tak? To nie byłaby wyłącznie
wyłącznie krajem tranzytowym. Ona by po prostu kontrolowała jeden z węzłowych terytoriów, gdzie, którędy, w ogóle handel europejski wyglądałby inaczej niż wyglądał. Mówiłeś o otwarciu drogi na Atlantyk. No, mimo tego otwarcia jednak jakoś tam funkcjonowały również te stare szlaki przez Morze Czerwone, czy przez Zatokę Perską. Te szlaki z morza, przez Ocean Indyjski biegnące z Indii, Chin, Afryki Wschodniej. Szlaki atlantyckie były dużo dłuższe niż ten potencjalny szlak przez Rzeczpospolitą. Te szlaki, zarówno szlaki morskie, które te stare szlaki morskie z Oceanu Indyjskiego, które przebiegały z jednej strony przez Zatokę Perską, Mezopotamię dawną, czyli terytorium Turcji, Azję Mniejszą, na Krym, i druga odnoga biegnąca przez Morze Czerwone, Egipt, czyli Aleksandrię, również na Morze Śródziemne. One mogły być jakby reaktywowane przez stworzenie Międzymorza. Znaczy one na pewno by były reaktywowane, bo zobacz, dlaczego oferta Hiszpanii jest ofertą poważną, tak? Bo Hiszpania prowadzi politykę globalną już wtedy, tak? Nie ma innego wyjścia, ponieważ jest imperium globalnym i prowadzi... Musi w tej skali myśleć. Natomiast i w Polsce nie ma nikogo, kto by to rozumiał, prawda? No bo trudno wytłumaczyć jakiemuś panu Piegłasiewiczowi z Psiej Wólki, który posłuje na sejmik, tak? W Kownie czy gdzieś, że on ma myśleć globalnie, tak? I że od tego zależy życie jego i jego dzieci. To jest nie do wyjaśnienia. Hiszpanie składają poważne oferty, bo oni mają poważnych przeciwników, tak? Te oferty dotyczą tego, o czym mówisz, czyli kontroli szlaków wschodnich, prawda? Po to, żeby mieć sojusznika na wschodzie i spokojnie myśleć o rozprawieniu się z wrogami, czyli z Francuzami i Anglikami na zachodzie. Bój, który toczy Hiszpania, jest bojem śmiertelnym. I Hiszpania ten bój przegrywa. Polska też go przegrywa i to jest wynik wprost niezrozumienia skali, tak? Niezrozumienia skali problemu. To, że Jagiellonowie nie rozumieli skali problemu, no to już żeśmy się przyzwyczaili, ale potem, no dobrze, powiedzmy, król Władysław rozumiał, tak? Król Władysław rozumiał problem. Czy rozumiał to jego brat, Jan Kazimierz? To już do dyskusji, tak? Natomiast tutaj mamy hetmana koniec polskiego. Powiedzmy, że on też rozumiał. Jan Kazimierz miał dużo poważniejsze problemy niż myślenie o globalnym handlu tak naprawdę. Jakie już na wówczas o utrzymaniu się w ogóle na tronie, o utrzymaniu Rzeczypospolitej. Nie, tak, ale to jest wynik, wszystko to wynika z niezrozumienia istoty konfliktu, tak? To jest zawsze tak, że jeżeli odwracamy uwagę od podstawowego mechanizmu, tak? I od najważniejszej oferty, choćby nie wiem, jak egzotycznie ona wyglądała, i zaczynamy zajmować się rzeczami nieistotnymi, ale pozornie bliższymi ciału, prowadzimy wprost siebie samych do katastrofy. I tak się właśnie stało, tak? I tak się właśnie stało. I teraz tak. No. Jedna rzecz a propos świadomości i myślenia globalnego. Ja nie wiem, czy rzeczywiście było tak źle, znaczy powszechnie z tą świadomością globalną, bo mamy tutaj na pierwszym miejscu jako autora księdza Szymona Starowolskiego, człowieka, powiedzmy sobie, no takiego z prowincji, tak? Nawet nie herbowego, prawdopodobnie w najlepszym wypadku z rodziny bojarskiej, który w tej broszurze, takiej w zasadzie prawie ulotce, którą tutaj opublikowaliśmy, pisze właśnie o takiej skali globalnej. Znaczy on, ta jego praca Pobudka albo Rada na zniesienie Tatarów Perekopskich wpisuje się oczywiście w ten cały cykl pism
propagandowych na temat walki z Turkiem, walki z chrześcijan, z islamem, stosuje pewne zabiegi retoryczne, które się odwołują do emocji, natomiast on jest w pełni świadomy tego, jakie byłyby konsekwencje zagospodarowania Ukrainy i dzikich pól, co trzeba było zrobić, żeby ten efekt jakby przełożyć na sukces gospodarczy. Pisze o zakładaniu nie tylko wsi, nowych miast, pisze o porcie na przykład, który byłby takim Gdańskiem, tyle że na południu. Poważny człowiek. Nad Morzem Czarnym. Ten port znajdowałby się w Oczakowie. Oczaków to jest twierdza późniejsza. Tak, To jest ważne miejsce, bo o to się toczą w późniejszych stuleciach zaciekłe walki pomiędzy Turkiem a Moskwą, tak? Bo kto kontroluje Oczaków, kontroluje całe Morze Czarne. Tak, ale to jest port, który miał ogromne tradycje. To jest miejsce, które było starożytnym portem, które jednym z najważniejszych portów nad Morzem Czarnym, czyli Olbia. Tylko jeszcze powiedzmy ważną rzecz. Port Oczaków, szalenie istotna sprawa, ale w XVII wieku otwarcie na Morze Czarne, zagospodarowanie północnych brzegów Morza Czarnego, to jest tak naprawdę wejście do Persji. Dokładnie tak, dokładnie tak. A kto jest wtedy w Persji już? No, w Persji od przełomu, właściwie od końca XVI wieku są Anglicy. No właśnie. To jest też bardzo interesujący wątek, mianowicie działają tam bracia Shirleyowie, młodszy Robert i chyba ważniejszy w tym tandemie. Był jeszcze trzeci brat, ale on się głównie piractwem i kaperstwem zajmował. Razem z Żydami na Morzu Śródziemnym. Na Morzu Śródziemnym. Natomiast w Persji działał Anthony i właśnie Robert. I tu jest właśnie ciekawy wątek polski w tym kontekście. Mianowicie szach perski Abbas Wielki wysłał Antonego na dwory europejskie w celu podjęcia rozmów na tematy antytureckie, tak, działań antytureckich. I ten Antony pojechał jako wysłannik Persji na zachód, do Europy. W Persji został jego brat Robert, który zajmował się unowocześnianiem armii perskiej na wzór europejski. Ojej. Zresztą skutecznie, ponieważ armia perska z dużym efektem walczyła potem z Turkami. Natomiast tutaj, tak jak powiedziałem, jest pewien wątek polski, mianowicie w 1602 roku na dwór szacha Abbasa Wielkiego przybywa wysłannik z Polski. Generalnie przybywa tam jako kupiec. Sam zresztą napisał taką relację, że w której również twierdzi, że był wyłącznie kupcem ze Lwowa, którego król Zygmunt III wysłał tam po jakieś towary, namiot na przykład, chciał kupić, szable troszkę bardziej. I on rozmawia tam w stolicy Persji najpierw z wezyrem, a jeszcze może powiedzmy, kim był. To był Ormianin, który urodził się w Iranie, nazywał się Sefer Muratowicz. I rozmawia najpierw z wezyrem, który również okazuje się jest Ormianinem. Wezyr go pyta, w jakim celu tutaj przybył, więc ten mu mówi, że właśnie jest kupcem, który został wysłany przez króla Polski Zygmunta III. To fantastycznie, nasz szach wysłał na zachód posła, również do króla Polski. Czy on widział go, czy się z nim spotkał, na co Muratowicz powiedział, że niestety się nie spotkał, natomiast słyszał o tym, że poseł
Znaczy słyszał, że poseł wiezie jakieś listy do Zygmunta III, natomiast był najpierw w Moskwie, po czym przejechał przez Rzeczpospolitą, znalazł się w Pradze. I wszyscy byli zdziwieni, dlaczego tych listów żadnych nie przekazał Zygmuntowi III. Powiedział, zorganizował spotkanie Muratowicza z szachem. Szach udzielił audiencji temu kupcowi. No i właśnie podpytywał, a dlaczego nie ma od króla Zygmunta jakichś listów. W końcu on półtora roku temu wysłał do niego posła z listami, podarkami i tak dalej. Na co Muratowicz stwierdził, no nie przekazał mu Zygmunt III żadnego listu, ponieważ no, szach również nie wysyła żadnych listów. Zorganizowano drugie spotkanie, na którym byli oprócz posła czy kupca Muratowicza i szacha, posłowie angielski, wenecki i moskiewski. Pomniejsi urzędnicy perscy. No i ponownie szach zapytał, dlaczego jest jak jest, znaczy dlaczego nie przywiózł żadnych listów. To co on powtórzył, że no, nie ma listów, ponieważ szach również nie wysyła. W związku z tym szach zwrócił się do posła angielskiego, jak to się stało? Przecież półtora roku temu wysłałem twojego brata. Okazało się, że tym przedstawicielem Anglii był ten Robert Shirley. Dlaczego no, nie przekazał tych listów? Na co Robert Shirley stwierdził, że no tak, ale jego brat został zatrzymany w Moskwie, został tam aresztowany i przez trzy miesiące trzymany w ciemnicy. Wszystko, co tam miał, zapewne zostało zabrane i wypuszczony został po obietnicy, że zaraz z Moskwy pojedzie nie na dwór w Warszawie, ale do Pragi, do cesarza. I on te obietnice do cesarza spełni, Rudolfa. Oczywiście. I on oczywiście spełni te obietnice. Przywołano jeszcze urzędnika perskiego, który towarzyszył Shirleyowi, Antoniemu Shirleyowi w tej podróży. No i szach pytał go właśnie, co się stało, dlaczego nie powiedziałeś mi, jak wygląda sytuacja. Stwierdził, że się bał. Ten jego strach był chyba rzeczywiście uzasadniony, ponieważ szach stwierdził, że to w takim razie wskazuje go na wyłupienie oczu i wyrwanie języka. No i ale niemalże na oczach tego Sefera Muratowicza ten wyrok wykonano. No, to, opiszmy to ludzkim językiem, tak? Pan Shirley jedzie do Moskwy, żeby odebrać instrukcje od przedstawicieli kompanii, tak, która tam rezyduje stale. W tych instrukcjach nie ma nic na temat jego wizyty w Warszawie, natomiast jest dużo na temat wizyty w Pradze. Który to jest rok? Ta wyprawa to było półtora roku przed Muratowiczem, czyli to był rok 1600. Jedzie do Pragi, żeby się zobaczyć z cesarzem Rudolfem, prawda? A potem gdzieś tam jeszcze dalej. Co to znaczy? No znaczy, że w planach brytyjskich nie ma miejsca na Rzeczpospolitą. Nie ma, nie ma. To jest raz. Dwa, mafia ormiańska, która pełni rolę pośrednika w dyskusjach pomiędzy Warszawą a stolicą Persji, tak, widzi... Na tej audiencji, którą opisałeś, mafia ormiańska dowiaduje się, gdzie są trąfy. Tak? To jest bardzo źle, bo oni nie są już wiernymi sługami korony od tego momentu, tylko zaczynają realizować własną politykę i czekają na ofertę. Nie dostają oferty, bo król Władysław nic nie wie. Znaczy wtedy jeszcze król Zygmunt. Król Zygmunt nic nie wie, tak? I prawdopodobnie nie ma wokół niego nikogo, kto by mu powiedział, miłościwy panie, wymykają nam się z rąk, musimy coś zrobić, tak? A wymykają się i robi się kłopot, prawda?
Dobra, ale kontynuujmy. No. No, powiedzmy jeszcze, kim byli tak naprawdę Ormianie. No. Rzeczywiście, to my tak postrzegamy Ormian jako, nie wiem, no takich bardziej sympatycznych tak, Żydów. Tak, bardziej sympatycznych, zaprzyjaźnionych Żydów. Nie obedrą ze skóry, że dadzą lepszy kredyt, tak, lepszą cenę. Ormianie, trzeba nam wiedzieć, byli jedną z najlepiej zorganizowanych grup handlowych. Mieli swoje statki, które pływały na trasach oceanicznych. Pływali do Ameryki, pływali po Oceanie Indyjskim. I to były kontakty handlowe daleko wykraczające poza wyobrażenia nasze tutaj lokalne, także kupiec z Lwowa. No, sympatyczny, miły. Oni, oczywiście kupiec z Lwowa, ale oni mieli towary przywiezione statkami ormiańskimi, a nawiasem mówiąc mieli bardzo dobre kontakty z Anglikami na tym oceanie indyjskim. W związku z tym to nie był, to musimy sobie zdać sprawę ze skali, tak? No to skala globalna. No skala globalna, tak. Załatwiamy politykę naszą, tak, politykę Warszawy, wcześniej Krakowa, rękami globalnych gangów, tak? Czego od nich oczekujemy? Przecież oni nie mogą być wierni, tak? Oni muszą realizować swoją politykę, bo taka jest ich rola, a traktować politykę królewską no instrumentalnie, więc trzeba ich jakoś dyscyplinować, nie pieniądzem. To jest jasne, tak? Trzeba wysyłać za nimi skrytobójców, tak? Zajmować im majątki. Takie rzeczy robi poważny polityk. Natomiast to się w Polsce nie dzieje, prawda? Niestety. Niestety. A czekaj, sojusz z Anglikami to jest wstrząsające, dlatego że kiedyś zaczęliśmy pisać o tym i ktoś zasugerował, że wybuch wojny z Chmielnickim ma też i ten aspekt, że Ormianie chcieli po prostu wyrzucić Żydów z rynku. No, zrobili to chyba dosyć skutecznie. Tak. Co jeszcze? A, była próba podjęta kontaktów bezpośrednich, tak? Czyli bez pośrednictwa tej mafii. Nie, też nie. Ponieważ wysłannik już Władysława IV w latach 30. udał się do Persji, do następnego szacha i spotkał się tam z nim. Rozmowy były na tyle owocne, że przywiózł łącznika do Polski. Znów Ormianina, tak? No, tak, no. A sam został zabity chyba. Biskup nestoriański, Ormianin. W następnym zorganizował następną wyprawę. Już wtedy się okazało, już wtedy pojawiły się problemy, tak? Poseł Teofil Szemberg się nazywał ten poseł, nawiasem mówiąc inżynier wojskowy, artylerzysta. Już wtedy pojawiły się problemy, miał problem z wynajęciem statku na Morzu Kaspijskim, musiał jechać lądem. Rozmowy znowu się okazało były dosyć owocne. Rozmawiali oczywiście o sojuszu antytureckim. Dosyć owocne, natomiast w drodze powrotnej poseł został zamordowany. No właśnie, dlatego że po prostu próbował przejąć kanał dystrybucji informacji pomiędzy Lwowem a stolicą Persji i władować się tam ze swoją treścią i ze swoimi instrukcjami, co było nie na rękę nikomu. Zrobimy przerwę krótką i będziemy kontynuować, proszę Państwa, za chwilę.